W Zatorze mieliśmy sytuację w związku z wyładowaniem atmosferycznym. Piorun uderzył w piorunochron budynku gospodarczego w jednej z naszych stref. W wyniku dużego huku, jaki niesie piorun, ludzie się wystraszyli. Dwie osoby dorosłe uderzyły się w głowy, wymagały opieki medycznej, którą oczywiście w bardzo szybkim czasie zapewniliśmy. Zostały odesłane do szpitala na obserwację. Jeden nastoletni chłopak także został odesłany na obserwację, z tym, że jemu się nic nie stało, po prostu doznał szoku, przestraszył się tego huku, który wystraszył zresztą też innych gości, którzy byli wokół tego zdarzenia. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że nikomu się nic nie stało. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo gości, którzy się u nas bawią i dbamy codziennie o to, żeby wszelkie zabezpieczenia działały prawidłowo. Cała sytuacja trwała bardzo krótko. Mieliśmy bezchmurne niebo, nagle pojawił się piorun z przysłowiowej jednej chmurki. Natomiast w ciągu 20-30 minut park znowu zaczął funkcjonować tak jak wcześniej.